No to jak, mężu, kupisz mi te buty? Czy ja zawsze muszę się o wszystkim dowiadywać ostatni? Twój brat miał rację, mówiąc, że powinnam wyjść za niego, a nie za ciebie. On przynajmniej jest bogaty i kupowałby mi co tylko bym chciała. No i co ty na to? Nie. Za kogo ja wyszłam? Ty i to twoje poczucie humoru. Mam tego dosyć. Har, har, har. Nareszcie będziesz moja. Tylko moja. Har, har, har. Zenek, no co tak stoisz? Ratuj mnie. No to pazenek, pożegnaj się z kochaną żoną. Har, har, har. Zostaw ją i to natychmiast. Słyszysz? No to chodź, odważnisiu. A to feler, nie doskoczę. Ale ja ci jeszcze pokażę. Nie ma sprawy, a teraz popatrz sobie po raz ostatni na żonę. Bo wątpię, czy ją jeszcze zobaczysz. Har, har, har. No nie. Teraz ją muszę ratować. A miałem układać puzzle. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony John Garrett. A to w końcu taki typowy let's play. Od jedynki do dziesiątki. Od A do B. Ewentualnie do Z. Zależy, jak chcecie na to patrzeć. Jest to gra z 2006 albo 2007 roku, już nie pamiętam dokładnie, ale jest to bardzo stara gra i ona w ogóle zainspirowała mnie do samej takiej chęci robienia gier, do pójścia na te studia informatyczne, więc to taka ironia, że wszystko zatacza koło. To jest Zenek Zombie. Gra Macieja. Boże, boję się powiedzieć z błędem jego nazwisko. To jest mój największy problem, że powiem coś źle i później wiecie, i mnie twórca zje. Dlatego przyjmijmy, że po prostu skupię się na tym, że to był pan Maciej i bardzo fajnie. No to jest taki platformer, taki bardzo śmieszny i ja chcę wam go pokazać i zaprezentować. To jest bardzo przyjemna gierka. Gierka mojego dzieciństwa, pragnę zauważyć. Shiftem skaczemy, widzicie, tak bardzo fajnie. Kontrolem będziemy strzelać, bodajże spacją rozmawiamy. To jest pan dziadek. Cześć dziadek, możemy pogadać? Cześć dziadku, nie uwierzysz co się stało. Ukradli Krysię. Co? O rety, nie może być. A kto to właściwie jest Krysia? Jak to? Nie wiesz, dziadku, kto to jest Krysia? Przecież to jest moja żona. Zenek, to już nie ten wiek, żeby wszystko pamiętać. Co? Ukradli Krysię? No przecież mówię. O rany, i co teraz? Wiem! Chyba już nadszedł czas. Tak, to odpowiedni moment. Na co, dziadku? Na inicjację prawdziwego zombie z rodu Botwinów. A co to znaczy? Zaraz ci wytłumaczę. Bądź cierpliwy chociaż raz. A więc i teraz tak, skurwysyny. Pochodzisz z rodu, którego reprezentantami byli wielcy ludzie, tacy jak Łukasz Testowiron Stanisławowski, Jan Wielki, Mały Max i wielu innych. Na pewno o nich słyszałeś. Nie. Nieważne, cechowała ich wielka odwaga. Zawdzięczali to swym nadzwyczajnym umiejętnościom. Teraz chyba przyszedł czas, abyś i ty stał się taki jak twoi przodkowie. No nie wiem, no chuj mnie to obchodzi. Stój teraz prosto i nie ruszaj się. Muszę cię wymacać, do tego przygotować. Trzęsł ekranem. O, już. Teraz możemy przejść do teorii. By walczyć ze złymi mocami, nie wystarczy zwykły kij. Do tego potrzebna jest magia. Ja nauczę cię jednego z podstawowych czarów. Magicznej elektrokuli. By użyć tego czaru, musisz przywołać twojego syna Mikołaja. Krótkie zaklęcie, elektrokula. Teraz możesz się wypróbować na tamtym maszcie. No to zobaczmy, co się stanie. Elektrokula! Wow, ale fajne! To jest super czar, dziadku! A czy mogę strzelać syrykami? Świetny dowcip, Zenku! Dziadku, co ci się stało? Ale to wcale nie miał być żart.
Dobra, mniejsza o to. Po każdym użyciu tego czaru twoja siła magiczna spada do zera. Słabnie i potrzebujesz trochę czasu na odnowienie, więc nie możesz strzelać seryjkami. A, i na dodatek, nie możesz używać magii w mieście. Szkoda. Ale to jednak jest lepsze od gazurki. Max Payne. No i to by było na tyle, Teorizenku. Myślę, że moja nauka nie pójdzie na marne. Dziadku, nie martw się, teraz na pewno odzyskam Krysię. A więc goń ty gołobuza, a jak wrócicie, to babcia upiecze wam placek. Hura, teraz możemy rzucać spela, bodajże elektrokulę. Tylko, że jak jesteśmy w mieście, tutaj nie możemy rzucać. Ale jak tu wyjdziemy, gra się zapyta nas, czy chcemy zapisać. No dobra, no chcemy zapisać. I taka elektrokula. Ja nie będę mówił za każdym razem elektrokula, bo mi głos siądzie. Ale ogólnie gierka to takie, widzicie, prosty platformer, który z czasem się, że tak powiem, rozwija, dostajemy nowe umiejętności, więc to nie jest tak, że gierka się kończy na tym, więc tak, jesteśmy zombie, któremu zła osoba, nie będę spoilował kto, ukradł żonę. No, a że wiem, jesteśmy zombiakami, to nas wszystko, wiecie, a chuj mnie to boli, tam, no dobra, trudno, Boże, żona, w końcu mnie ktoś od niej uwolnił, nie, no i trzeba jednak się kopsnąć i ją uratować, także... Także jestem bohaterem, uratuję swoją żonę Krysię i wrócę do bycia zombim i nic nie robienia. Ewentualnie niech se kupi buty i coś tam. No i w wielkim skrócie to jest bardzo fajna produkcja. Ale nie powiedziałem wam najważniejszego. To jest poniedziałek. Jeśli ktoś dotrwał po tych 6 minutach do tego momentu, to uwaga, bo to jest bardzo ważny komunikat. Dzisiaj są moje urodziny i uruchamiam taką akcję. Nie czujcie się zobowiązani, ani co gorsza, jakbym wam pistolet do głowy, nie wiem, przystawił i krzyczał: no to teraz oddawaj hasę, skurwysynu. To będzie bardziej coś w stylu takiego crowdfundingu. Chcecie, to dacie pieniążek i ja będę bardzo zadowolony. Więc sytuacja wygląda następująco. Ja chciałbym nagrać serię z Enter the Gungeon, tak? To by mi się bardzo, bardzo podobało. To jest takie moje, powiedzmy, skryte marzenie, tak? Tylko, że problem jest taki, że no mam uzbierane raptem 2 euro, a 2 euro to mało, a jak mówiłem w poprzednich materiałach, miesięcznie z YouTube'a wyciągam 40-50 centów w porywach do 60, jak mam naprawdę dobry miesiąc. Więc albo zmienię sieć partnerską, to raczej zrobię na pewno. I chciałbym tak poprosić was, tak skromnie, wiecie, to się teraz trochę krępuje, no ale chciałem was poprosić o to, czy jak dam wam tutaj w opisie pod filmem, tam na dole, tam patrzcie, jak jest ta woda na dole, to tam na dole jeszcze pod nią będą takie dwa linki, będziecie mogli albo, no nie wiem, wiecie co, tam dam link do PayPala i do Steama, jak będziecie chcieli, to możecie mi jakieś małe dotacje, czy z itemków, czy z pieniążków, jak tam na przykład z portfelu od mamusi, czy tam z jakiejś karty kredytowej komuś zabraliście, to możecie tam jakiś mały grosik rzucić. Jak się uzbierze, to obiecuję, że was powiadomię, będę bardzo wdzięczny i obiecuję się na przykład, nie wiem, zrobić jakąś taką fajną listę, gdzie będę wymieniał z imienia i nazwiska, jak ktoś będzie chciał, albo z ksywy wszystkich donatorów i będę bardzo zadowolony. I to będzie taki fajny prezent urodzinowy. Wiecie co, ja nawet szczerze mówiąc nie liczę, że to się uda, ale pomarzyć zawsze można, nie? No więc tak to w ogóle wygląda. I tak, jako Zenek Zombie mamy 5 takich pasków zdrowia, więc każde takie dotknięcie, powiedzmy, dałbym się teraz dotknąć temu frajerowi i odebrałbym 1 HP. Po utracie tych 5 takich niebieskich ładnych pasków tracimy całe życie. Zenek robi tak jak Mario, takie X-y na mordzie i spada po prostu no, na dół ekranu. I wtedy zaczynamy od początku miejsca, tylko że tracimy z tego naszego 0,8 jeden punkt życia. No tak. Bo to ciężko jest opisać, jak ma się życia i inne. O, chyba burza idzie, mam nadzieję, że to nie było słychać. O nie, zostałem postrzelony. No to takie trochę cybertonowe zombiaki, takie trochę zlagowane. O, odlagował się niestety. Więc trzeba uważać, unikać ich pocisków i dać się 2 razy obić. No i w wielkim skrócie to jest taki przyjemny platformer. Wszystko jest robione przez jedną osobę, z tego co pamiętam. Więc to jest moje takie wannabe. Ja też chcę zrobić gierkę sam albo ewentualnie z moim kumplem Kawiorem. Takie jest moje marzenie, nie wiem czy się spełni. Mam nadzieję, że się spełni, bo jak się nie spełni, to będę bardzo, bardzo smutny. No i to... Patrzcie, muzyczka też nie jest jakaś taka nie wiadomo jak wybitna, to jest praktycznie jeden sample. No dobra, może nie jeden sample, ale krótka jakaś ścieżka dźwiękowa, jeden motyw, który jest na przykład albo do cutscenki, albo do danego levela i tak dalej, więc no... Ta gierka no, na swój czas może była czymś naprawdę fajnym, ale obecnie jest to takim miłym wspomnieniem, do którego chciałem sobie wrócić i je nagrać.
Bo miałem kiedyś to zrobić, później zapomniałem i teraz ostatnio mi się przypomniały. Dzięki w sumie CDM-u, bo mi podesłał do polskiej właśnie tej pięknej gierki The Madness of Little Emma, z której chyba też zrobię piękną serię, ale najpierw bym chciał zrobić takiego typowego let's playa od dechy do dechy, od A do Z, ewentualnie dalej. A co my tutaj mamy? Gacie. Czy możemy je zabrać? Nie możemy. No dobra, no trudno. Chyba, że tutaj były jakieś sekrety, bo wiem, że w tej grze było parę sekretów różnych takich śmiesznych. O, mogę. Mamusiu, to ty kupiłaś musztardę? Przepraszam, że przeklikałem. Co? Nie, nie, ja nie jestem waszą mamą, mam na imię Zenek. Zenek, bohenek, Zenek, bohenek, Zenek, bohenek. Nieładnie. Widzicie, w tej gierce były takie śmieszne, no może nie cutscenki, ale śmieszne takie smaczki, że gdzie nie poszedłeś, gdzie coś nie poklikałeś, poszukałeś, to coś znalazłeś. A nie to, co w większych, o, może tu jest coś ukrytego. Nie, no po prostu to jest ściana, ukryty, zamknięty korytarz, hehe. Tak bardzo dużo kontentu w gierko. Niestety nie wystrzelił, ja dałem radę przeżyć. I zeskoczmy może tutaj na dół, od razu zobaczyć, czy tam nie ma jakichś przeciwników. Oczywiście, że są, muszą być. Co to jest za miejsce, gdzie nie mam przeciwników? Trzeba walczyć ze złymi mocami, trzeba ich zabijać, trzeba ich mordować, tępić i ulepszać swoją moc specjalną, zdobywać double jumpy. W ogóle tutaj jest sporo ciekawych rzeczy. Hurra, jesteśmy w kolejnym zonie, zapisz. Cmentarne pustkowie 4, czy to już będzie miasto? Jeszcze cmentarne pustkowie 4, więc może zrobię taki gdzieś, przejdę jeszcze ten zone i to będzie koniec pierwszego odcinka. Później już wszystko będzie się pojawiało w miarę regularnie. Będę na przykład robił nukle i zenka albo coś tego typu. Teraz wiem, że od tego możemy odbijać w dół. To jest bardzo fajna mechanika. Zauważcie, że nie każda gra jest na tyle ogarnięta, żeby coś takiego zaimplementować w dzisiejszych czasach. Także pozdro dla kumatych, którzy starają się coś ogarnąć w gierkach, które zostały napisane w 2006 PDKP. Dobra, ta burza mnie trochę przestraszyła. PDK, PDK, pozdro dla kumatych. Wszyscy wiemy, że diamenty i różne typu skarby są najważniejsze, więc tu nie chodzi o ratowanie żony, tu nie chodzi o przygodę. Tu chodzi o to, żeby po prostu zbierać kryształy i później je wymieniać na magiczne moce, z których nigdy więcej nie skorzystam. No ale co z tego? Taka przyjemna gra. O! Uff, nareszcie ktoś przyszedł. A co się stało? Byłem w sklepie, wracam i patrzę, a tu most zamknięty. No i teraz nie mam jak wrócić do domu. A mama pewnie czeka na powidła. Czy mógłby mi pan pomóc? No dobrze, pomogę. Dobrze, zobaczymy, co da się robić. O, nie wiem, jak panu dziękować. Aj, przestań ty mówić. Zenek, bohenek. Nie wiesz przypadkiem, jak otworzyć ten most? Gdzieś to powinna być dźwignia, ale ja tam nie doskoczę. Okej, nie martw się, poszukam, a jak znajdę, to wrócę. Więc teraz, jak dobrze pamiętam, możemy się wrócić i oddać tamtym śmieszkom ten przedmiot, ten powidła czy coś tam, co tam chciała. Więc teraz pociągniemy za dźwignię. Dźwignia została pociągnięta, już nie możemy. A nie, możemy cały czas ją pociągać i odciągać. Boże, jak śmiesznie. No dobra. Podejdziemy do typka, pogadamy z nim. Udało się, mogę nareszcie wrócić do domu. Dzięki, Zenek, jesteś super, wiem. Przyjmij to jako dowód mojej wdzięczności. Dostajesz 50 diamentów. Dzięki, każdy grosz się przyda. Dokładnie to samo, metafora tej gry. Każdy grosz się przyda, zbieram na Enter the Gungeon, żeby mieć nową serię na kanale. Jestem ciekawy, czy w ogóle mi pójdzie nagrywanie w 300 FPS-ach, ale raczej powinno. Na mnie już czas, muszę zanieść mamie te powidła, na razie. A więc on idzie niestety nie do tej mamy, co tam było. Fajnie, przynajmniej sobie zarobiłem. Widzicie? Nawet są sidequesty w tej gierce. Dobra, to teraz wyłączamy most. Hehehehehehe. Dobra, nie, bo jeszcze spadnie. Teraz muszę pomyśleć, jak zdobyć te diamenty, bo nie pamiętam, czy później trzeba było to zbacktrackować z jakąś mocą, czy się jakiś kolejny most wysuwał. To jest dobre pytanie, co tu trzeba było zrobić. Wiecie co? Nie, no nie, ja nie odchoruję, nie dam rady, no ja będę musiał je jakoś zdobyć. Choćbym miał się dać radę zabić, to tak nie będzie, że ja to sobie odpuszczę. Nie myślcie, że ja nie wiadomo co, że pozwolę na takie coś, no nie. Tak nie będzie. Nie wiem, po co to w sumie zrobiłem. Miałem nadzieję, może, że jakiś most tutaj się otworzy dodatkowy. Albo jak wrócę tutaj u góry, coś się wysunie. No nie wiem, no mam nadzieję, że nie przegapię niczego, bo ja jestem człowiekiem, który 100% albo nic. Także zjedźmy sobie na dół platformą. Co tam robocie? Nie strzelaj w te pudełka, bo tu partikle lecą. Widzicie, są nawet efekty cząsteczkowe, czy jak to tam się profesjonalnie nazywa. No trudno, no to te dwa kryształy chyba pozostaną w marzeniach moich, co najwyżej.
Bo nie widzę opcji, żeby je zdobyć, chyba że jestem za głupi. Albo ktoś może pamięta. Same to mamy, przeczytaj. Z powodu robót droga została zamknięta, proszę udać się do najbliższego objazdu w celu kontynuowania swojej podróży. O nie, tak nie będzie. No dobra, ewentualnie będzie. To idziemy. Niestety objazd. Także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobała ta seria i co jeszcze? No, do zobaczenia, do usłyszenia, no, w przyszłych materiałach. Bywajcie.